Zima zbliża się wielkimi krokami. Jeśli potrzebujecie drewna na opał, a chcecie uniknąć ciężkiej i monotonnej pracy siekierą, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Pamiętajcie o dzwoneczku, subskrypcji i zaczynamy. Łuparki, jak sama nazwa wskazuje, służą do łupania drewna. Cedrus w swojej ofercie posiada szeroką gamę łuparek, zarówno poziomych, jak i pionowych, przeznaczonych do użytku domowego, jak i dużych zakładów przemysłowych. Wszystkie łuparki, które dzisiaj zobaczycie, to łuparki hydrauliczne, które charakteryzują się większą skutecznością i niezawodnością w stosunku do łuparek mechanicznych. Na pierwszy ogień Cedrus LS02H. Jest to jedyna łuparka pozioma w ofercie Cedrusa. Uwaga! Bardzo ważna rzecz przy każdej łuparce. W tym miejscu znajduje się odpowietrznik, który powinniśmy odkręcić przed rozpoczęciem pracy i zakręcić po zakończeniu lub przed transportem urządzenia. Odkąd testuję maszyny ogrodnicze, mam coraz więcej kumpli. Jeden z nich poprosił mnie, abym przetestował łuparkę i połupał drewno u niego w terenie. LS02H to łuparka pozioma, dlatego drewno znajduje się w pozycji leżącej. Maksymalna długość drewna, którą jesteśmy w stanie rozłupać tym urządzeniem, to 52 cm, zaś jego średnica nie powinna przekraczać 25 cm. Siła nacisku robi wrażenie, to około 7 ton, dzięki czemu nie musicie martwić się o gatunek rozłupywanego drewna. Ze względów bezpieczeństwa maszynę obsługujemy dwoma rękoma. Z ciekawostek warto wspomnieć, że wysuw siłownika możemy regulować, dzięki czemu nie musimy za każdym razem czekać na pełny zakres ruchu siłownika. Aby to zrobić, musimy uruchomić maszynę, przesunąć siłownik do wymaganej odległości. Następnie puszczamy włącznik silnika, cały czas trzymając dźwignię, aby mechanizm nam się nie cofnął, i ustawiamy pierścień hamujący. Nie do każdego kominka zmieszczą się duże kłody, dlatego jeżeli potrzebujecie idealnie poporcjować drewno, to ta łuparka jest właśnie dla Was. Klatka bezpieczeństwa nie pozwoli nam tutaj wsadzić większego kawałka drewna, a ponadto osłoni nas przed odpryskującymi kawałkami. W podstawowej wersji łuparkę możemy postawić na stole, ponieważ na wysokości silnika znajdują się kółka. Stojak jest asortymentem opcjonalnym. Zostajemy przy użytku domowym. Dwie łuparki pionowe LS06V, LS07V. Od poprzednika różnią się tym, że siłownik pracuje w nich pionowo, nie poziomo. Łuparki LS06V i LS07V to łuparki z tak zwanym siłownikiem wewnętrznym. Są to bardzo podobne maszyny, które różnią się głównie silnikami, a co za tym idzie siłą łupania oraz nieznacznie budową podstawy, na co wpływa fakt, że łuparka LS07V potrzebuje troszeczkę więcej oleju hydraulicznego, a w podstawie właśnie znajduje się ten zbiornik. LS06V posiada jednofazowy silnik o mocy 3 kW i sile łupania 7 ton, zaś LS07V posiada trzyfazowy silnik o mocy 3,5 kW i sile łupania 8 ton. Waga obu tych urządzeń to około 100 kg. Mimo dużej wagi, transport tych maszyn jest bardzo prosty ze względu na koła i uchwyt transportowy. Maszyny posiadają specjalne skrzydełka przy stole, które nie pozwalają, aby rozłupany klocek spadł. Do obsługi tych maszyn potrzebujemy oczywiście obu rąk. Aby poruszyć siłownik w dół, musimy przycisnąć dwie dźwignie w dół. Gdy puścimy jedną z dźwigni, siłownik się zatrzyma, a po puszczeniu obu dźwigni, siłownik poruszy się do góry. Jeżeli mamy krótkie drewno, możemy wyregulować sobie wysuw siłownika. Aby to zrobić, ustawiamy siłownik na wymaganej pozycji, wyłączamy silnik i regulujemy siłownik. Maksymalna długość łupanego drewna w obu tych maszynach to 55 cm, zaś średnica 30 cm. Jeżeli mamy do czynienia z trudnym drewnem, możemy nabyć klin rozłupujący poszerzany lub jeśli chcemy dzielić drewno na 4, możemy założyć klin rozłupujący na 4 części. Jak widzicie, dzięki łuparkom można zaoszczędzić naprawdę dużo czasu i siły. To tyle ode mnie, zapraszam do następnego odcinka. Będzie ciężki sprzęt.